Na spotkanie przyjechała także osoba, która zajmuje się leczeniem kwantowym i coś na temat właśnie tego typu sposobu leczenia, o którym oczywiście oficjalna medycyna nic nie mówi, nie wie lub wiedzieć nie chce, co jest bardziej prawdziwe. Przedstawiam tą panią, osobiście się przedstawi i powie, o co w tym wszystkim chodzi. Nazywam się Anna Mikulska, zajmuję się operacjami fantomowymi. To jest taka moja ulubiona metoda pracy. Czyli wszyscy Państwo znacie termin fantom, prawda? Bo my organów nie tracimy energetycznie. One są. Czyli boli nas noga, której nie mamy. Czy swędzi palec, którego nie mamy, tak? Na zdjęciach kilianowskich zawsze, jak ktoś nie ma którejś kończyny, to na zdjęciach kilianowskich jest zawsze w komplecie. O to chodzi. Czyli pracuję na odpowiedniku energetycznym. Naprawiam odpowiednik energetyczny, odstawiam na miejsce. Czyli co jest silniejsze? Cielesność czy energetyka? Zawsze energetyka. Czyli doprowadzam energetykę do właściwego stanu. Jak odstawiam, to ciało się przystosowuje. Tak jak tutaj. Tak jak powinno być. Uczyłam się operacji fantomowych od Walentyny Sadzontiewej. Niezwykła postać. I to jest moja najbardziej ulubiona metoda, ale już tu mówiliśmy o energetyce. Nigdy nie przystępuję do leczenia ciała, zanim nie poustawiam całej konstrukcji energetycznej człowieka. I ja robię to tak szczegółowo, tak głęboko sięgam, że co do jednego człowieka robię około 500 rzeczy. Przeczytajcie sobie Państwo książkę Basi Zgorzyńskiej Rozświetlanie siebie i świata, tam jest cała budowa energetyczna człowieka, bo oprócz czakr podstawowych jest setki małych, są płaszczyzny charyczne, pionowa, pozioma, ukośna, punkty charyczne ważne, 10 mistrzowskich punktów na głowie, 7 ciał aurycznych, 27 duchowych, 12 ponadduchowych, 11 niebiańskich. Na duchowych mamy opisane choroby psychiczne, fizyczne, jak i rozwój duchowy, czy brak rozwoju duchowego. No i tak można rzucić na dwójce, drugie z kolei duchowe, każdy ma swoją nazwę, częstotliwości i kolory. Na brajarze jest depresja opisana, ale to ciało również odpowiada za pamięć karmiczną. Na piątce, na etaraju jest choroby tarczycy grasicy, ale jest to ciało odpowiedzialne za duchowość lub brak duchowości. Na czternastce jest schizofrenia, na szesnastce uczulenia itd., itd. Czyli całą tą konstrukcję trzeba poobczyścić, poudrażniać, czakry poczyścić, żeby one wibrowały z właściwą sobie częstotliwością, żeby nie były spowolnione, brudne, nawet przyhamowane. Bardzo często są czakry zahamowane. A każda czakra odpowiada nie tylko za daną fizyczność, ale również za pracę, za pieniądze, za uczucia, za kreatywność, za intuicję i łączność z Bogiem. To musi być oczyszczone, rozblokowane. Nie przystępuję, nie przykładam rączek do ciała, bo dla mnie to jest bzdura. Najpierw cała konstrukcja. Całą endokrynologię. Wzgórze, podwzgórze, przysadkę, szyszynkę, tarczycę, przytarczki, grasicę, siedzibę duszy, trzustkę, wątrobę, śledzione, nerki, nadnercza, gonady, jajniki. Jak endokrynologia nie działa, to jak człowiek ma być zdrowy? Żywioły. Też doprowadzają nas do chorób. Przypuśćmy, nadmiar żywioł ziemi może doprowadzić do utraty wzroku lub słuchu. No to weź i to ściągnij z klienta. Nie udawaj nieświadomego. Żywioły. Ziemia, ogień, woda, powietrze, przestrzeń. Brak żywiołu przestrzeni. To są zaniki pamięci i przedwczesna śmierć. No to jak mogę dać człowiekowi zdrowie i harmonię, kiedy ja całej tej energetyki nie zczyszczę? Całą urodzeniówkę robię. To znaczy lecę każdy rok po kolei zczyszczam traumy, dlatego że każda komórka ciała, to nie tylko mózg jest od pamięci, każda komórka ciała zachowuje pamięć wszystkich naszych przeżyć, tam są umiejętności. Dlatego po transplantologii okazuje się, że ktoś, kto kompletnie nie miał zainteresowań muzycznych, nagle zaczyna interesować się muzyką, nagle ktoś zaczyna malować. To jest pamięć komórkowa tamtego człowieka. To jest jasne i oczywiste. Czyli coś jak pamięć w ogóle. No,
W kodach Kejlonta to się zapisują no. te informacje i one przytrzymują już praktycznie w DNA na wieczność. Nie? Zresztą wszystkie informacje zapisują się w kodach Kejlonta. Cały wszechświat tak działa. I od razu powiem, nie za bardzo to jest ważne, jak robię organy, a parę ich zrobiłam. I co mnie strasznie dziwi i śmieszy. To znaczy zrobić organy? Tworzy. Odesorować, tak? Jest. Tworzę organ, którego nie było. To na przykład Julka, 4-letnia do mnie przyszła, która urodziła się bez żyły wrotnej. No bez niej nie można żyć, bo to jest ta, która transportuje pokarm do wątroby, wątroba oczyszcza i dalej rozdziela pokarm. No to musiała mi tą żyłę wrotną stworzyć. Ile Julka miała lat? 4, a teraz ma, do liceum chyba chodzi. Stworzyłam lewą komorę serca Tobiaszkowi. Urodził się bez lewej komory serca. Tobiaszek ma 4 lata i poiwanie jak Pershing. Nie ma problemu. Tylko dlaczego, jeżeli lekarze widzą organy, których nie ma, a przecież wiadomo, że rodzisz się z błędem genetycznym, no to organ sam się nie odradza. Dlaczego udają, że nie widzą? Ba, jak rodzice próbują być aktywni i coś podpowiedzieć, to oni twierdzą, że następny pacjent czeka. No to gdzie jest mózg naukowca? Bo ja bym chciała wiedzieć, wie pani, pierwszy raz widzę takie zjawisko, proszę mi powiedzieć, co się stało, co robiliście, tak? To jest mózg naukowca, a nie udawanie, że czegoś nie ma. Zawsze uwielbiam taką anegdotkę opowiadać. Moja przyjaciółka z Gdyni miała zator nogi spuchniętą i stwierdziłam, że zamknę jej ten odcinek z zatorem, później wyjmę, tylko najpierw trzeba udrożnić, czyli musiałam kolejną żyłę stworzyć, żeby ta krew zaczęła odpływać. Zrobiłam, wyjęłam ten zator. No i poszła do naczyniowca, naczyniowiec jeździ jej po nodze i jeździ, ona zniecierpliwiona mówi, ależ panie doktorze, przecież już mi noga boli, co pan tak ujeżdża? No bo ja tu widzę jakąś żyłę, której teoretycznie nie ma. No tak, bo moja przyjaciółka tworzy organy. Ależ pani Henryko, czy ja wyglądam na idiotę? No, no cudowna anegdotka. To jest stosunek lekarzy do tego, co się dzieje. Dlaczego nie otworzyć umysłu? Przecież ja nie dotykam, nie krzywdzę. To dlaczego tego nie przyjąć, nie wykorzystać? Zresztą uwielbiam pracować na oczach lekarzy. Pan profesor wie. Właśnie mamy tutaj lekarzy, to z najwyższej półki. I pan profesor nie kręci głową z niedowierzaniem, tylko widzę, że słucha i akceptuje to, co pani mówi. Bo u niego w klinice robiłam. Ostatnio koleżanka miała mieć operację woreczka żółciowego. Ja mówię, no dziewczyna, po co ci operacja? Ty 40 jeszcze nie masz, chcesz woreczek stracić? Przecież wiesz, czym ja się zajmuję. Ja ci wyjmę te kamienie. Powyjmowałam. Mówię, słuchaj, woreczek jest już pusty. Sprawdź to jeszcze. No i dzwoni do mnie koleżanka i mówi, Aniu, jestem po operacji. Ja mówię, i co? Stoi nade mną lekarz i mówi, no przykro mi pani Agnieszko, wyciąłem pani zdrowy woreczek. Bo wstydziła się, jak mówi, poprosić o kontrolę. Jak się wstydziłaś, to mogłaś głupie 15 zł wyłożyć na zdjęcie. Więc uwielbiam swoją robotę i tyle. Szkoda tylko, że nie docieram do większości lekarzy. Kiedy te zdolności się pani pojawiły? O, po 50. Czyli każdy ma szansę. A co? No jest osoba. Na czym polega ta metoda? Mądrość przychodzi z wiekiem. Ale jak pani widzi... Praca na odpadniku energetycznym, to znaczy... Czuje pani energię tam z człowieka? Co w środku jest? Czuję to, co chcę czuć. Jak sprowadzam organ, to pracuję na organie, tak? Widzi dziwne, że człowieka w takiej sytuacji. Mogę wziąć pana czustkę? Nie. Co za tchórz? Moją poproszę. Sprawdzić można. Myślę, że będzie sobie zabrać. No nie, no taka idiotka to ten ja nie jestem. Ten temat już ustaliliśmy, że nie wycinamy, że nie bierzemy. Trochę ten dolny przewód jest z niebełką. Zaraz zrobimy. Wysepki Langerharsa, to odpychamy. Właśnie żałuję, Jasiu, ten z tym aparatem miał no jest być. Tu siedzi,
A jest aparat? No, jest. Oczywiście, że wszystko no jest. To można pokazać ludziom, jak to fizycznie wygląda, nie? No to uruchamiamy aparat. No, dodatkowo, no, jak można, to co innego. Czujesz coś? Lekki uciec. Ale energię bierzesz bardzo mocno. Aniu, a może wytłumacz, co to są hologramy, jak już robisz tę operację fantomową? Ja się na tym nie zastanawiam. Biorę, co mam do zrobienia, robię i odsyłam i na tym koniec. Nie filozofujmy. Jak dynamo, tylko zapytamy, jak on to robi, nie wiem. Zgadzam się na plac badania mojego serca. A podłącz aparaturę. Podłączę, tylko tam. Ale coś mnie wypychasz. Blokuję. Proszę. Przestraszył się. Nie, czy mam ten aparat do ręku? To nie trzymaj. A jak? No a co ja się będę chromolić? Poszło. Jeszcze byśmy prosili, żeby sprawdzić tutaj kolegę Remigiusza, żeby doświadczył. Aha, pokażmy też zdjęcia na razie. Stop. Momento. Żebyśmy sobie coś wyjaśnili. To, czego nauczyła mnie Sazonkiewa. Od diagnoz to są do cholery lekarze, a nie wycycki. Wy możecie tylko stwierdzić, że czujecie dysharmonię, a nie ludzi straszyć. Bo wy się energetycznie możecie pomylić. I prokurator gotowy. Od diagnoz są lekarze. Do mnie przychodzi się ze zdjęciami, z diagnozą i ja robię to, co mogę. Od diagnoz są lekarze, sobie to wszyscy zapamiętajcie. Po to są. Po to te studia dziwne medyczne pokończyli. Więc nie próbuję zgrywać mądry i nie zgrywam, że och, jak ja to diagnozuję. Ale nie chcę diagnozować. Jestem. No. To było złe pytanie w takim razie. Tak, co pan tak? Może pokaż na te zdjęcia. To właśnie, no to zdjęcie mi się. Już to był za przypadek ze zdjęcia. To zdjęcie. To mam oś. Nie będę miał okazji. No ale co chcesz? Nie, nie, to bym miał jeszcze zdrowy na jednym i na drugim. Właśnie, bo słuchajcie. Mam dużo lat, a na młodo wyglądam, więc już. Nie, może poruszmy dalej temat odnośnie tej operacji. Tu wiszą zdjęcia zrobione przed pęknięciem kości i po złożeniu. Złamanie z przemieszczeniem. Aha, to jest złamanie, no to. Żeby. No to powiedz coś. To jest bardzo ciekawy przypadek. To jest klientka Sazonkiewy. Od razu zwracam też uwagę, że my mamy klientów, a nie pacjentów. Pacjentów mają znowu lekarze i tego się trzymajmy. Justyna, niezwykły człowiek, ledwo wyszła z łona matki, pijany położnik upuścił ją na posadzkę, złamał jej kręgosłup w dwóch miejscach. Czyli Justyna nigdy nie chodziła. I na tym wózku zrobiła ogólniak i studia prawnicze. Jest świetnym prawnikiem. Jak się siedzi, tylko siedzi, to kręgosłup się tak gnie, że ona już nie miała czym oddychać i czym trawić. Lekarze polscy bali się ją operować. Zebrała pieniądze w czasach, gdzie te zbiórki nie były modne. Zebrała pieniądze, pojechała do Paryża na operację. Tam ją wyprostowali, także lżej jej się oddychało. No i wróciła do Poznania. No i taki bardzo ciekawski lekarz, nie bacząc, że może sobie podglądać zdjęcia rentgenowskie, chciał ją sobie zobaczyć tak w naturze, wsadził jej takie długie szczypce od siódmego szyjnego po pupę, odgiął i sobie popatrzył. Tylko zrobił to w pomieszczeniu półsuterenowym przy otwartym oknie i wprowadził jej całą tabelę biologiczną. Przeżyła dziewczyna 3 sepsy do tej pory. Młodzi mężczyźni, silni wojskowi nie przeżywają jednej. Ona ma taką chęć życia. Ona jest bardzo silna w umyśle. Przez 2 lata jeździła na studia z temperaturą 40 stopni. Ojciec dał do badania wymaz, to co z niej wychodziło, bo rupiała okrutnie.
Tam widać fachowiec, pan profesor wie, że tam nie ma stawu. Nie ma. Bo ona tak gniła, że jej ta kulka odgniła i matka jej palcami z przetoki wyciągnęła. I ja teraz w tym stanie, to jest zresztą rzeszoto, pan profesor też to widział, mówi, to jest rzeszoto, to nie są kości. Bo ci, którzy siedzą, no im w na sposób naturalny kości rzeszotowieją. No i Sazontiewa wyjechała do siebie na urlop i mówi, Anoczka, zgłoszą się do ciebie ludzie, w potrzebie przyjmij ich, bo są tacy, którzy nie dożyją mojego powrotu do Polski. Więc jakby ktoś dzwonił, to przyjmij. No i zadzwoniła Justyna i mówi, Panie Aniu, złamałam nogę, złamanie z przemieszczenia. No to ja od razu odruchowo mówię, Justyna, to proszę do chirurgów. Dlaczego do mnie? Ja już więcej do lekarzy nie pójdę. No przerażona, dzwonię do Ulianowska, do Wali. Mój panie profesor, Justyna złamała nogę. A przecież obie wiedziałyśmy, w jakim stanie jest Justyna. Gnijąca, szklanka zielonej ropy na dobę wychodziła z przetoki. A Sosantiewa załatwiła mnie krótko i jak miała zwyczajne złowato. Anoczka, skończyłaś operacje fantomowe, to rób i czesnęła mi sławką i koniec. No to przyjechała Justyna. No to co? Wyjęłam tą kość, dałam hasło, że łączę komórkę w komórkę, a że ona musiała się przemieszczać z wózka do toalety, czy z wózka do samochodu, czy do łóżka. No to zaczęłam budować tą nadbudowę kostną, żeby obejmowała jak mutra śruby, żeby to trzymało. Czyli to jest materializacja kości, to jest złączenie, a to jest materializacja kości. I mówię, Justyna, sprawdzaj tak dwie doby, czy ta twoja wydzielina będzie zabarwiona krwią. Jeżeli tak, to mi się nie udało. Dzwoni mi, mówi, Pani Aniu, nie ma śladu krwi, czyli udało się. Bo przecież w międzyczasie się poruszała. No i tak. No patrz, następny. Ja już tylu mężczyznom robię, kurde, ale zęby. Tylko, ale tylko jedna. Bo co drugi Polaka poza tym już nie ma szóstek, albo piątek. Z tamtych czasów. No dobra, to jeszcze. Zrobiłam ci nietypowo. Wyjąłam twoje komórki macierzysta, z komórki macierzystej mogę wyhodować to, co mi się chce. I ci ją wsadziłam i będzie cię rosnął ząb. Drugi nos może. No, mogę wziąć z pola torsyjnego. To lepiej nie, już nie kombinuj. Bo tylko to on mi druga głowa. Drugi mózg może. No to... Słuchajcie, wykorzystujcie pole torsyjne, czyli informacyjne. Wiesz, w polu informacyjnym jest kompletnie wszystko. Jest nauka odkryta i ta do odkrycia. Wynalazki wynalezione i te do wynalezienia. Jeżeli jest wszystko, to nie bądźcie głupkowaci, tylko zróbcie sobie codziennie coś takiego. Rozpalam wirtualne ognisko. Jak mówię, że rozpalam, to rozpalam. Ono płonie. Dla celów higienicznych. Bo wyrzucam teraz do ogniska wszystko, co mi nie służy. I nie pouczam Pana Boga. Grzyby, pleśnie, drożdżaki, złe wirusy, złe bakterie, zły cholesterol, metale ciężkie, wolne rodniki, o których się starzejemy. Żebym kurna wiedziała wcześniej, to się nie zdążyła zestarzeć, przykryw. Czyli wywalam, higienicznie się spali, czyli nikt to nie wdepnie, sąsiadom na głowę też nie napluje. Gaszę ognisko. Daj mi Panie Boże wszystko, co powinna mieć dla zdrowia i urody. Też go nie pouczam. Jestem po 60, to brakuje mi hormonów. Witamin, których witamin w jakich ilościach. Mikroelementów, których i w jakich ilościach. Co za różnica, czy zjem jabłko tak, czy zjem jabłko tak. Zadbajcie o siebie. A co by Pani poradziła chorym na raka, którzy by to oglądali na wizualizację. No oczywiście capery na pierwszym miejscu. Wszystkie te rzeczy, które wspomagają. Ja dokładnie z nazwy nie wiem, ale tu jest petunią. Ale wizualizację. Bo tak jak myślę... No, zaraz. Dlaczego się pytam? Bo był przypadek chłopaka, który sobie wyobrażał, miał raka mózgu, sobie wyobrażał, że ma grę komputerową, która zabija tego raka. I ale słuchajcie, dlaczego jesteście tacy wszyscy sztywni i przestraszeni? Im większej wyobraźni, tym większa skuteczność. Dlaczego nie możecie sobie wyobrazić szczęki, które latają po organizmie i zżerają komórki nowotworowe? A jak nie lubicie agresji, to stańcie pod wodospadem i
nie przemywa każdą komórkę, wszystko jest niewłaściwe, tylko zawsze pamiętajcie o utylizacji, bo dostaniecie wtytę za to, że robicie komuś krzywdę. Czyli tam są aniołowie z takimi drobniusinkimi siatkami wyłapują to, co niewłaściwe, tak? I takie wizualizacje oczyszczają. No przecież kwarkami buduje rzeczywistość. Kwark jest to drganie niczego, z tendencją stanie się tym, jaką ty mu nadasz wartość, mówiąc prostym ludzkim językiem, a na początku było słowo, a słowo ciałem się stało. To co jest nienaturalne w tym, co ja robię? Program. Tylko oczywiście macie kody w głowie. Ja jeszcze robię do tego, dołączam dwa punkty według Bartleta, wywalam te kody, które społeczeństwo, rodzina, intelektualne kody, wywalam. 15 kodów. Mam palce zakodowane, więc wyrzucam z ludzi. Mnóstwo rzeczy robię. I dlatego ode mnie ludzie wychodzą nie tylko zdrowi, ale życie im się zmienia. Bo ja pracuję nad człowiekiem, jak do mnie przychodzi 7-8 godzin. Po prostu ludziom trzeba dać świadomość, a nie rybę. Wędka, a nie rybę. Dlatego mówię, jakie robicie błędy. No dlaczego jednemu nie wychodzi, bo ma jakiś chory organ, albo zresztą organy poszczególne też świadczą o tym, co my mamy w głowie. Kręgosłupy kiedy siadają? Kiedy próbujecie nosić wszystkich na sobie, prawda? Choroba nie jest przypadkowa. Zobaczcie Snielnikowa, tajemnicę podświadomości. Fantastycznie tam facet każdą chorobę opisał, skąd się bierze. Czyli jak się bierze? Mój niewłaściwy sposób myślenia, wysławiania, brudzi od góry idąc. Przecież większość bioterapeutów o tym nie wie. Ciała niebiańskie, ciała duchowe, ciała ponadduchowe, ciała duchowe, auryczne, płaszczyzny charyczne, zblokowanie meridianów, nie przelatuje energia. Czyli zawsze zaczyna się od naszego myślenia, mówienia, postępowania. Tak się tworzy. Więc jeżeli mówię przebacz, wszyscy moi nowotworowcy w stanie naprawdę fatalnym, od czternastkowej dostałam takiego z Bydgoszczy Jurka, z tak galopującym nowotworem, że ona mówi, słuchaj, my już nic nie możemy, my już ostatnie chemii mu nie podaliśmy, bo by zmarł. Ty dasz radę. I była krótka rozmowa. Słuchaj, Jerzy, będziesz mi bulił, ale zrobię ci zniżki. 150 dzień w dzień. Nie stać mnie. Dobra, okej. Okay. Dam ci całą moją wiedzę. Będziesz sam robił. Zgoda? Tak będę. Ale zawsze nowotworowcy muszą zacząć od wybaczenia sobie i innym. Bez tego nie wychodzą. Jurek w ciągu miesiąc nie minął, jak mi czternastkowa zadzwoniła i mówi, że jest po badaniu tomografu komputerowego, nie ma śladu nowotworu. A ci, którzy mogli żyć, wcale nie byli w takim złym stanie, nadal nienawidzili, nie żyją. Prosta budowa cepa. Dlatego mówię, uświadamiam, mówię o wielu rzeczach, mówię o fizyce kwantowej, o pracy wywiadów wojskowych, bo one wykorzystują naszą metodę. Jak mogę uleczyć, to nie mogę zabić? Właśnie. I dlatego ja protestuję, że byle pierwszego niesprawdzonego człowieka z ulicy się przyjmuje, daje mu się brzytwę, on się zachowuje jak małpa. Mnie proszono o kurs operacji fandomowych. Dopóki ja nie mam przekonania, że ja kandydata do kursu nie rozbiorę, nie robię. Na kursach zarabia się bardzo duże pieniądze, a szczególnie na kursie operacji fandomowych. Nie zrobię. Nie zrobię, bo zawsze mistrz nauczyciel jest winien. To nie uczeń jest winien. Nauczyciel jest winien. I nie zrobię tego. Bardzo pilnuję etyki, moralności. Przez to się wibracje podwyższa. Słuchajcie, jak będziecie trzymać energetykę na wodzy, oczyszczać się, ja mam taką swoją prostą, bezpieczną metodę, to będziecie świecić, będziecie wysokowibracyjni. A że podobno przyciąga podobne, to wtedy przyciągacie ludzi o wysokich wibracjach i wydarzenia o wysokich wibracjach. Mało tego, dla energetyki nie ma ani czasu, ani przestrzeni. To od razu brudzisz cały wszechświat lękiem, zwątpieniem, nienawiścią, zazdrością.
Czyli naszym podstawowym obowiązkiem jest zadbać o siebie najpierw, a nie latać z łapkami do innych, jak ja jeszcze sama jestem porąbana na umyśle. Najpierw zaczynam od swoich kompleksów. Przecież wszystko jest energetyką. Jeżeli wyciągam świadomie rękę do kogokolwiek, to mogę mu moje choroby przekazać, ale też moje lęki i fobie, bo to jest tylko zapis energetyczny, prawda, panie fizyku? Właśnie. I przejąć również, dlatego nie mogę być pyszna na zasadzie, och, co ja. Nie jestem fizykiem, jestem załogiem. Niech tam będzie. Takiego pięknego wykładu z fizyki to ja nie usłyszę na uniwersytecie. To jest duża różnica z racji tego, że jeden fizyk tam pod ostatnim materiałem się wypowiadał na temat R na sił MC kwadrat i wesoło było. Na temat tej teorii. Ale przecież Einstein sam się przyznał do zmanipulowania wyników, nieprawdaż? No, oczywiście, wystarczy tylko zastanowić się, dlaczego tam jest założona jedna rzecz, V równa się 0. Przecież cały układ się porusza, wszystko się porusza, nic nie stoi w miejscu, a cała teoria tej względności, na moje dobrze pamiętam, jest oparta na ciele z prędkością równą 0. No i na tej podstawie robiono wyliczenia. No i tak dążymy do i grzebiemy w tejże teorii, a teoria jest tylko teorią. Teoria jest jak purpura, którą generalnie się gdzieś tam przyodziewa, ktoś tam ją ubiera i ci ślepi, którzy patrzą na tą piękną purpurę, nie widzą błędów istniejących w jej podstawach, tejże teorii, na założenia. To jest, jeszcze wrócę tylko do tego, bo jak już wracamy do fizyki kwantowej i do ojca tejże fizyki, tutaj Maxa Plancka, to ja mam bardzo, z racji tego, że wiemy już dzisiaj, że nasze myśli jako nie fala elektromagnetyczna taka typowa, którą znają ci wszyscy od techniki radiowej, gdzie ona tam się załamuje, odbija, wygasza się i trzeba wzmacniać ją i tak dalej, stąd mamy całą tą zasadę zachowania energii, którą musimy wziąć i uwzględnić w całym tym bałaganie nas otaczającym, ponieważ my jesteśmy istotą biologiczną, to żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, i fala nasza, którą wysyłamy w postaci myśli, ma charakter fali biologicznej, która nie podlega żadnym ograniczeniom, żadnym całkowicie, więc jeżeli wzór na energię z punktu widzenia fizyki kwantowej R równa się H razy F, czyli stała Plancka razy F, dajmy na to, że ja sobie synchronizuję półkulę, co napisałem w swojej pierwszej pracy, na zakresie fal alfa 8 Hz. I tam mamy stałą Plancka, to tam już nie pamiętam dokładnie ile, to jest tam jakaś cyfra, 1,6 coś tam po przecinku, razy 10^-34, o ile dobrze pamiętam, bo H kreśla, czyli stała Diraka jest do minus 17. Więc zaczynam się zastanawiać, jak ta stała, te 10^-34, bo już tam to... ten fragment początkowy pomijam, razy 8 Hz bądź razy 4-5 Hz w zakresie fal mózgu na teta może wyzwolić taką ilość energii, aby wpłynąć na pole morfogeniczne Ziemi, aby zmienić otaczającą nas tutaj rzeczywistość. Bo tutaj o to chodzi, dlatego też cały czas jesteśmy w tej telewizji bombardowani przez śmierć, morderstwa, zabójstwa, wojny, zuda na kiju. Wyłączmy te pudła, moi drodzy. Wyłączmy to, wyłączmy radio, przestańmy czytać durnowate gazety. Tam nie ma nic, jak już powiedziałem, jeżeli ktoś porywa się na autorytet, który skończył współczesną edukację, czyli służy systemowi i skończył to, co system go nauczył, przecież ile razy się nawalczyłem już z niejednym profesorem, mówię, przecież tu się nic nie dzieje. Tu się nie uczy myśleć. Wy zdobywacie tytuły na podstawie słownik wyrazów blisko znacznych do pracy, którą ktoś kiedyś napisał. Przetwarzamy studenta, jak jest bardziej zdolny, to biorę, może coś ciekawego napiszę, zrobię kopię i wklej do swojej pracy i na tej podstawie z jakiejś wąskiej dziedziny dostaję tytuł naukowy. Tak? No to do czego my zmierzamy? Dobrze, co my osiągniemy? No co? Czytałeś... Nic my nie osiągniemy, idąc tym torem. Jeszcze tylko dokończę odnośnie tego systemu. Jakiś czas temu przyszła do mnie mama z dzieckiem, który chciał sobie naładować i dowiedzieć się, jak naładować baterię NIMH do modelu zdalnie sterowanych. Więc nie odpowiedziałem mu bezpośrednio, tylko wiedziałem, że jest odpowiedź w tym dziecku, skoro chodzi do szkoły. Nie? No i patrzę na wyjście, jaki jest prąd na wyjściu ładowarki, tam było 500 mA, bateria 2000 mA. No i się go pytam, mówię, słuchaj, no to podziel teraz te 2000 na 500. Ile to da? No 4.
No to widzisz, już wiesz, ile godzin będziesz musiał ładować ten materiał. Ale mówię, pamiętaj, jest jedna rzecz, że prąd narasta do tak zwanego stałego poziomu ładowania w jakiejś określonej chwili czasu, więc żebyś to w tym momencie, on nie jest stały od razu na starcie, tylko do pewnego momentu narasta, później się stabilizuje i jest ładowanie prądem stałym, jeśli chodzi o tę baterię. Więc wspomóż liczenie, przelicz to, te 4 godziny razy taki współczynnik 1,33. I w tym momencie weźmą całkowity czas ładowania tego akumulatora. Jak matka na mnie naskoczyła tego syna, że on nie przyszedł tutaj do pana, żeby pan robił wykład z matematyki, go czegoś uczył i tak dalej, i tak dalej. Ja tak patrzę na tą kobietę, zdziwiony, o co jej chodzi. Syn sam zainteresowany jest tym, że chce się czegoś dowiedzieć i nauczyć. Ja go wziąłem, naprowadziłem na pewne proste rzeczy, no na pewno, których wiedziałem, dlaczego mam jej przekazać. I się pytam tej kobiety, mówię, czy pani sądzi, że współczesny system edukacji jest dobry i że coś idąc tym torem tej wariacji, którą nam tutaj robi się dla naszych dzieci, gdzieś dojdziemy? A ona mówi, nie wiem, czy gdzieś dojdziemy, a najważniejsze, że dziecko ma święty spokój i nie musi się uczyć tego, co ja. No i na to ludzie, no do czego my dążymy? Gdzie? Do tego, żeby nam małolaci tylko stali pod barem i pod sklepem z monopolowym, a co każdy róg to 5 sklepów monopolowych. Ja już wyraźnie chciałbym zacytować tutaj może nie do końca, ale jednego z wielkich Polaków, typowo Polaków, który był zwalczany przez system ubecji, jest ubecji, nazywał się, był to kardynał Wyszyński, on w latach 70. powiedział wyraźnie, że jeżeli naród polski chce być silnym narodem, to po pierwsze nie może być demoralizacji taka, jak jest teraz, nie może być pijaństwa taka, jak jest teraz, bo wszyscy teraz piją dlatego, że no nie, mają jakieś tam problemy, ja to rozumiem, ale zalewanie tego alkoholu też do końca nic nam nie posłuży i w latach 80. będąc zniszczonym jeszcze przez naszego papieża, Boże, znowu już poruszam ten temat, zostałem zlinczowany, ponieważ się zwalczali, to chyba każdy, kto choć trochę poczyta historii na temat tych dwóch panów Wojtyły i tego Wyszyńskiego, to będzie wiedział, o czym mowa. Powiedział tak, że Polacy jeszcze nie wiedzą, w jakim odrodzeniu duchowym dla naprawy tego świata będą musieli wziąć udział. Więc moi drodzy, czas się wziąć do roboty, czas przestać się kłócić, jak tu pani mówi, czas przejrzeć badania Masaru Emoto, jaką moc mają słowa, które wypowiadacie, zacząć współpracować i sobie pomagać. A materializm odrzućmy, bo za chwilkę, tak jak tłumaczyłem, może dojść do rzeczy, o których niewielu sobie zdaje sprawę. Więc jeżeli mamy się to uratować, to trzeba iść, moim zdaniem, tym torem i używać tego, co nam dano, czyli naszego mózgu, pomedytować spokojnie i wzmacniać się, aby to wszystko miało ręce i nogi. Serce, serce, bo jak chcę zrobić coś tak na 102, to zawsze to robię z poziomu świętej przestrzeni serca. Czyli prawa półkula, serce i idzie zupełnie inna praca. A tak nawiasem mówiąc, przeczytaj sobie książkę księdza profesora Władysława Sedlaka, Homo Electronicus, to zobaczysz, jak on się wyraża o naukowcach polskich, jak to jest. I jak go niszczyli, jak mu utrudniali każde kolejne stopnie naukowe. A to był prawie samouk, geniusz. To mnie wcale nie dziwi, bo to, co powinniśmy mieć już od 1998 roku, złożył i wymyślił pan Mągiewka. Każdy tutaj w temacie pewnie jest zorganizowany. To jest facet po 6 klasach szkoły podstawowej. Naukowcy z tytułami dochodzili do tego, jak on wziął i mógł podstawy naukowe, czyli zasadę newtonowską złamać, zasady zachowania masy przecież. No to jest rzecz jakaś niemożliwa. To jest tak samo jak w latach 80. ten silnik Moraja. Nie pamiętam chwilkę. No nieważne, w każdym razie facet złożył silnik magnetyczny, tu pokazaliśmy, że no, według oficjalnej nauki magnes nie jest źródłem pola magnetycznego. No i dla tych samych fizyków, którzy walczą na chwilę obecną dzisiaj o to, co nas trzyma w rozwoju, nas trzyma newtonowska zasada zachowania energii.
Jeżeli, no, jeżeli ja bym wyciągnął teraz artykuł z tego roku, badania dwóch naukowców, jeden o nazwisku Rosji, a no już naprawdę pomijam zbieżność nazwisk, bo w 1933 roku niejaki Rosji również wziął i złożył układ na lampach do wykrywania, do detekcji tak zwanej czarnej materii, zwanej obecnie przez pana Kesze czarnym prądem, który też generalnie to o tym mówi odnośnie, że tak powiem, nakierowania na siebie dwóch pól magnetycznych, które oddziaływując na siebie tworzą te trzy rzeczy, te trzy struktury, których współczesna fizyka jakby nie uczy na żadnym uniwersytecie. Oni są tak zapatrzeni w to, co... Bo to wszystko jest błędne, to wszystko trzeba rozwalić i budować na nowo. To się nie da funkcjonować w czymś takim. No, ileż w końcu ci, którzy znają prawdę, będą ściemniać i siedzieć i bronić tego swojego status quo naukowego, za które biorą ciężkie pieniądze, bo tego się boją. Że jak prawda wyjdzie w końcu na jaw, to boją się, że stracą bez stołu. Trzeba by było wszystkie działy fizyki, matematyki we wszystkich uniwersytetach świata zlikwidować. O to idzie walka. Ale na chwilę obecną tyle mamy uniwersytetów, wydziałów, tego, tamtego, działów poszczególnych i poddziałów jeszcze potwierali. To dlaczego nie zbudują piramidy jak w Egipcie? No prosty przykład. No, ale potrafią odważać multisenter. Panów naukowców, proszę postawić piramidę taką jak w Egipcie, według tej nauki, którą macie. I tak, żeby przetrwała tyle lat, ile te stoją, na grubość, że tam żyletka się nie wciśnie. No, ale nie potrafią rozwalić ultry center parę sekund. Tak. No, hologramami, tak. I dobrze. Nie, to właśnie tymi polami. Tak, no ale no, tak to wygląda. No, albo będziemy szli nadal cały czas w kierunku tego zakłamania i nic nie osiągniemy i nic nie zrobimy. Wojna teraz na chwilę obecną to nie jest tak, że jeżeli ludzie będą siedzieć, tam ktoś to obejrzy ten materiał, tak? Ale nikt z tym nic dalej nie zrobi. Rozwiązanie jest proste. Możemy to zmienić za pomocą siły własnego umysłu. To jest to, co się kryje i ci, którzy o tym wiedzą, dokładnie wiedzą, jak to robić. Programować nas na podstawie programów telewizyjnych. Włączcie ten telewizor. Mówię, czas Juliusza Cezara nie minęły. Najgorsza broń, jaka jest. Nie minęły, one są do tej pory. Z tą różnicą, że kiedyś były igrzyska i się zabijali na tych igrzyskach, a może powiem brzydko, może niektórzy się obrażą, ale bydło sobie siedziało naokoło i chleb dostawało za darmo. Tak? A teraz tak samo jesteśmy traktowani jak dokładnie to bydło siedzące do oka, tylko mamy teraz igrzyska w innej formie, bo siedzimy w domu przed telewizorem i musimy kurna zapierdzielać na ten chleb od rana do wieczora. Pracujemy coraz więcej, nie wiem, czy ci ludzie tego nie widzą, co się dzieje, pracują coraz więcej, coraz mniej mają. Tak. Jedyna różnica, która ich ogranicza, słuchają jakiegoś debilnego gustu. No, tam siedzą palanki, które na matematyce się nie znają. No przecież jak można wciskać kit ludziom, że inflacja rok do roku liczona wzrosła 3%, jak krew w skali miesiąca potrafi 50% iść do góry. No. A oni mówią, że inflacja rok do roku poszła 3% do góry. No ludzie, kogo wy słuchacie? Za czasów PRL-u była ta tuba propagandowa, co się nazywała kronika filmowa, jak się robi naszło. No. Polacy robili 300-400% normy, a nikt kurna towaru na półkach nie widział. To ja jestem na etapie przełomowym, przejścia, nie? No mówi się trudno, jak mnie zabiją, to wyłączę. No, także no tyle, no co w modlitwie. No, proponowałbym, tak, żeby Ania skończyła temat, no, bo już jest godzina 17. Niewiele już Olkowi zostało, a to trzeba udokumentować naukowo już. Najlepiej byłoby zrobić, żeby ten aparat... Tak, bo ja jestem ciekawa, bo było na Sylwetce, a ja bym chciała wyjąć organ i tu robić. Czy ten aparat to pokaże? No właśnie. No to teraz może to pomóżmy. Ja tylko powiem, zapowiedz organ i robotę. Zapowiedz pana. Nie wiem, jak on ma to pokazać. Nie, zapowiedz pana. On może zrobić zdjęcie. Przepraszam. Zaraz wam... To miało sens nogi. Tłumaczę, na czym to wszystko polega, okej? Nie, to pozwoli, ja pierwszy powiem. Poprosimy pana na środek, tam w boku. Tak, tam, chyba nie. Ale ja już zostałem. Tak, ty zostań.